Dawaj Komek, 158 dyskietka. Na razie wszystko idzie... Zgodnie z planem. Zgodnie z planem, zero bez sektorów. Dawaj, to 159, nie? Dobra. Dawaj, zobaczymy. Popatrzmy na te zera. Cyk. Cyk. No i możemy się tylko cieszyć. Lecą zera, czekaj, aż zbliżę je. Póki co wszystko idzie... No petarda. Jak po maśle. Stary, normalnie no robimy ten, nagrywamy na, w niedzielę idziemy na giełdę. 100 dyskietek trzeba nagrać. X-Copy pełną parą, z Goteka na DF0. Prawda. A, proszę. Stary, no nie. Mocna łapa. Handlowało się kiedyś na giełdzie, nie? No. To wiesz, jak handlowało się kiedyś. Ustawiam ci na start i dzieje się magia. Cyk. Dzieje się magia, cyk. Cześć. Nasi? Teraz się dzieje magia. I czeka. Magda się teraz dzieje. Tony Press. To już powiedziałem, Tony Press D1. D1. Kurde, ale powiem ci, roboty było. Jedna dyskietka na razie z tym jednym bed sektorem na w ostatnim okienku. W ostatniej kratce, nie? Już. Cieszyliśmy się, że będzie wszystko w porządku, a to w ostatnim no, ale bloku. Stary, na tyle dyskietek, co już tu nagraliśmy, tylko jedna dyskietka, a na tej praktycznie każda, nie? Tak. Każda, widzisz, czyli jednak ta Amiga do pełni szczęścia, no bo jak ja już wiesz, no patrz, operation done, pięknie. Jak ja już wiesz, uruchomiłem tego Goteka, ja sobie nagrałem tam parę dyskietek, tylko czasami dwa razy, trzy razy musiałem nagrać, żeby to działało. Ona też mieli, ale jednak trzeba ją wymienić, te stacje, no niestety, no wiesz, po czasie już przestałem działać, może pójdzie ją jakoś jeszcze naprawić, zobaczymy. No. Dobra, zobaczymy. To teraz uchylimy rąbka tajemnicy, ale to już, już wszystko... Najwięcej na ten temat mógłbym powiedzieć Paweł, który robił na wersję na Amigę, no i... Maciek, tak, który robił wersję na, zrobił wersję na Commodore 64, tak? No, ale... bo mówimy tutaj o grze Tony, no. Czyli to jest tribut, ja tribut to Tony Halik, kurde, tak? No, czyli no, taki tribut do Montezuma River. Tak, Montezuma River, czyli taki gość platformowa, typowo przygodówka, czyli do takiego idealnie się wpasowuje do takiego podróżnika, jakim był, no niestety, bo już go nie ma, Tony Halik, nie? Ale powiem ci, że no bo teraz wiesz, teraz jak ja już wrzucę ten materiał, no to już praktycznie wszyscy wiedzą, także bo premiera ma być jeszcze dzisiaj, ta premiera ma być na Pixel Heaven, nie? Tak. No bo my czekamy na Pixel Heaven, który się teraz w weekend odbędzie, ale on się już pewnie odbył, bo ja już... tak szybko filmów nie składam. Już piątek. Już stary zazdro, ja niestety w tym roku nie pojadę. I na szczęście nie pojechałem, bo bym się tylko f***bił. Już wiecie, jak wyglądało Pixel Heaven 2024. Całą prawdę o tym, jak nie powinno się organizować takiej imprezy, znajdziecie w materiałach i postach kolegów ze społeczności retro, ze społeczności gamingowej. Tam już zostało wszystko powiedziane. Ja tylko mogę dodać od siebie tyle, że jest to przykład na to, jak jeden człowiek może mieć w dupie drugiego człowieka. A wrzucanie posta typu sad, smuteczek, jak mi przykro, niczego nie tłumaczy. W czwartek do późna w nocy zapewne będziemy z Tomkiem jeszcze przygotowywali pewne rzeczy, które tam gdzieś są zaległe, które trzeba na szybko zrobić. No. A ruszamy w piątek z samego rana, żeby być tam przed południem. Teraz nie wiem, czy ty Komek kiedyś miałeś do czynienia z grami, to pozdrawiam kolegę Marcina, z grami paragrafowymi. Na przykład, to są gry książkowe, ale to nie są takie RPGi, tylko ostatnio mi właśnie Marcin pokazał, że to jest gra, tak jakby książka czyta, że tam masz wpływ na, może tak jakby z kilka tych zakończeń i ty tam chyba parę, że odsyła cię do kolejnych, rozumiesz, masz jakieś wybory i dokonujesz tych wyborów, no i to cię odsyła gdzieś dalej, czyli możesz sobie na przykład, nie zawsze tak samo się ta przygoda książkowa kończy, nie? Rozumiem. I ja o tym nie wiedziałem w ogóle, że są, wiesz, wiedziałem, że są gry książkowe, typu na przykład jak tu mam te Zew, Cthulhu, Operation Dawn. Ja tej nazwy nigdy nie miałem wypowiedzieć. Zew Cthulhu, no właśnie, no ja od czasu jak Metallica Call of Cthulhu, no to stary taki numer zrobili, no to ja wtedy się nauczyłem, jak się wymawia Cthulhu, nie? Cthulhu. No. Słyszałem o tych grach paragrafowych. Ale nie miałem okazji jeszcze zagrać, także to jest coś bardziej... Takich tematach. Tak, ja byłem bardziej kiedyś. Wiesz, jak to u mnie teraz wygląda? Z braku czasu to ja bym chciał wszystko robić, kuźwa, ale stary to jest. Żeby mieć czas na to. To jest niemożliwe, to jest niemożliwe, no. Nie? To wiesz. Fajnie, że ma się te hobby, no ale wiesz, są pewne priorytety, które
no, które zajmują większość czasu i rzeczywiście no, trzeba najpierw te priorytety gdzieś tam podążać za nimi, a na hobby. Ale wiesz co, bardzo ważne jest to, że pomimo, że wszyscy jesteśmy zabiegani, żyjemy w takich czasach, a nie w innych, ale potrafimy się spotkać. To jest zebrać. Tak. Wiadomo, jest to raz na jakiś czas, ale staramy się. Ale te spotkania są zawsze takie wartościowe. Potrafimy się zgrać. Dokładnie, tyle do przegadania, że brakuje czasu, nie? Ale zobacz, tu na przykład Secret Service jakieś stare, nie? Dokładnie. Ale w jakim on jest stanie wspaniałym? Nie, ten mam, powiem ci, biedne kupiłem od kolegi Darka. I tam kilka numerów mi kolega wysłał, jeden z kolega z Anglii mi też posłał jeden numer, także gdzieś tam zdobywam, gdzieś dostaję, także naprawdę cały czas ta kolekcja rośnie, ale stary, tej starej już nie mam kolekcji, nie? To nie wiem, chyba moja mama to wyrzuciła, ja pewnie nie miałem nic przeciwko, wiesz jak wtedy było. A nie jest tak, że gdzieś to jeszcze możliwe? Nie, wiesz co, ja już przekopałem cały dom, tak żebym musiał jeszcze, nie ma już miejsca, gdzie to jeszcze by mogło być. Mapa do Dizzy. Crystal Kingdom, tak, Dizzy. I to jest to, czego mi teraz brakuje. Powiem ci tak, że ja już nie czytam tych współczesnych magazynów. No, komodę, zaraz właśnie tu pokażę, że dostałem nową komodę. Ale powiem ci właśnie, że na razie tak nie będę zdradzał szczegółów, ale odezwała się do nas pewna osoba, która tworzy mapy do gier. Wstępnie nawiązaliśmy współpracę, bo nam też tych map brakuje. Mieliśmy ich kiedyś więcej. No. Swego czasu robił dla nas Łukasz Uka. Nie wiem, czy ogląda nas tutaj. Jak tak, to pozdrowienia. Natomiast osoba, która się odezwała na maila, tak, wysłała tam próbną taką mapkę. Do konkretnej gry jakiejś, konkretnej gry, tak, dokładnie, na Commodore 64. Siadaj, bo ja ci głowę... Bo mi głowę uciło. No i dokończę tę mapę, napiszę opis, opublikujemy to w najbliższym numerze, jak akurat się to trafi, wszystko, nie? No i mapy są mega potrzebne moim zdaniem, bo pomagają ukończyć grę, to zdecydowanie, dokładnie tak. Ale ponadto motywują do ukończenia tej gry jeszcze bardziej. Tak, teraz ja, bo to jest puste. Stąd. Dobrze, a ja już włożyłem, tak? Bo już teraz... Nie, no nie włożyłeś tu dyskietki, nie. Aha, ja wyciągnę. Rozgadaliśmy się. Wyjąłeś. Dobra, a ja teraz kliknę start. Ty teraz to lecimy z kolejną. No. Nie, no mapy, powiem ci to, ja mam wielką prośbę, bo ostatnio odpaliłem Spektruma i tam jest ta gra, ta Robin of Sherwood. Widziałeś nawet Klanat, to muzę, takiego shorta zrobiłem, podłożyłem to muzę. I powiem ci, tam mi brakuje tej mapy, bo te lokacje są zajebiste, ale one są tak podobne, niektóre, ten las, że jakbym miał mapę, to bym wiedział, gdzie ten łuk zdobyć, gdzie tam iść. I to jest gra na ZX Spectrum praktycznie. On tam miał jakieś konwersje, ale to jest naprawdę no, świetna gra. Ja się to, co zawsze wspominam, że bałem się tej gry, nie? Centralnie to była jedna z moich pierwszych gier. Tam każdy miał, że jakiegoś filmu się bał, wideoklipu. Tak, za dzieciaka. Jeszcze, nie? Czy gry, czy jakiegoś, to tak ja wiem, czy tego. Dokładnie tak. I wiesz, jakby do tej gry ktoś zrobił mapę, no to naprawdę byłoby mi bardzo miło, albo nie wiem, może ktoś wyśle taką mapę, może, nie wiem, jest szansa coś, wiesz, taką mapkę wrzucić, chociaż to jest Spektrum, nie, to tam bardziej skupiamy się na, ale to na przykład powiem, że to jest wersja komodorowa. Mapa jest rubryka z innej beczki. Z innej beczki przecież tam są, Amstrad tak, jest, nie? Tylko, ja będę walczył o to, żeby ta rubryka była bardziej poszerzona, żeby więcej tych gier, tych opisów było, tych tematów takich poza Commodore. Bo jednak nasi czytelnicy to nie tylko komodorowcy i amigowcy, to są osoby, które owszem, kochają Commodore i Amiga, ale mają też inne komputery, inne platformy. No jasne, to jest, wiesz, tam ja widzę, ile tych grup jest, tam ta grupa, którą też prowadzi kolega Jacek, ZX Spectrum, nie? To naprawdę świetne, wiesz, te gry, które on tam też pokazuje, które gdzieś tam mu się udało zdobyć, czy tam kupić, nie? I naprawdę ja, powiem ci szczerze, że ja żałuję tego, że jak ja miałem ZX Spectrum, wgrywałeś ostatnimi czasy gry z kasety poprzez magnetofon. Tak, no ja mam, stary, mam dwa magnetofony, teraz jeszcze, to jeszcze będzie historia o moim kolejnym magnetofonie. Grundig chyba, nie? Grundig. Teraz mam drugiego Grundiga, którego muszę przerobić, tylko widzisz, nie mam czasu, mam części kupione do niego, żeby tam zrobić te wyjścia audio.
I ci powiem, że a propos Spektruma, to ale, ja... Ale opowiedz mi, no, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Opowiedz mi, jak to jest z tymi magnetofonami, bo z tego, co mi wiadomo, to nie jest tak, że do ZX Spectrum nie każdy się nadaje magnetofon, nie? To jest choć... Wiesz co, ja ci powiem tak szczerze, że magnetofon... Wiem, że Grundigi były dobre, to pamiętam, że... Kasprzaki. Kasprzaki tak samo, ale Kasprzak to też jest polska, to jest taki odpowiednik Grundiga. Tak. Też, słuchaj, no nawet... Ja często brałem laptopa i przez line out, przez wyjście sławkowe, wszystko co wystarczy, że masz w tym magnetofonie wyjście line out. Ale dobrze, sławkowe. Ale teraz tak, jeśli chodzi o podłączenie tego starego magnetofonu, typu Grundig, typu Kasprzak, to... Patrzę, ci pokażę. Od magnetofonu wychodzi DIM 5 i idzie potem na... Nie, no to o, dobrze mówisz, to dobrze, tak? Patrz, ja ci już pokażę. Proszę, panie Komek, proszę to trzymać. Mm-hmm. No tu jest, tu jest to wejście. No i właśnie, słuchaj, to jest... takie są wejścia, i to jest wyjście i wejście, tylko to jest inaczej. IR to są słuchawki, ale to jest tak jakby to, co wchodzi, a mic to jest na mikrofon, który powinien być wejściem, a to jest wyjście tak jakby. Tu są jacki, mono, mini jacki, nie? Mm-hmm. A tu masz DIN 5 tam dokładnie. I ja pierwotnie miałem taki magnetofon do ZX Spectrum, tylko mój tata zrobił tutaj, wywiercił dwa otwory i wstawił normalnie gniazda jack, które ja mam stare, ja już sobie kupiłem do tego, ja tu mam wszystko, wiesz, tu mam gniazda, już mam, wiesz, gotowe do... I chcę to zmodyfikować, po prostu dolutować się, żeby nie wykorzystywać DIN 5, tylko chcę zrobić na jacki, rozumiesz, jacki. I wtedy jedno potrzebujesz wyjście i wejście, jeżeli na przykład coś byś na ZX Spectrum, nie wiem, chciał nagrać jakąś grę, albo na przykład program przecież w Basicu, chcesz go nagrać, no to wtedy wykorzystasz, patrz, jak to szybko leci. Jeśli chodzi o... O błędy na przykład, nie? Czy jest tak, że za którymś razem dopiero się wgrywa, czy nie? Bo ja nie wgrywałem. Właśnie, w ZX Spectrum o tyle... No w ZX Spectrum się praktycznie nie reguluje głowicy, nie? Nie ma czegoś takiego jak head fit, ani coś takiego. No i powiem ci szczerze, to bardziej w Commodore, nie? Paski, nie? Czy musisz, wiadomo, wyregulować głowicę. W Spectrumie jedynie zauważyłem, że jak wczytujesz na przykład z laptopa przez line out, przez słuchawki, to głośnością regulujesz, może być za głośno. I rozumiesz, żeby nie była przesterowana. Żeby nie było, dokładnie, żeby dźwięk nie był przesterowany, no to stary, masz głośność, regulujesz. A ja ci pokażę, a tu jest od kolegi, też kupiłem magnetofon. Aha. O, sorry. I tu jest już magnetofon nowszy Grundig i on już ma, zobacz, wyjście sławkowe i ma wejście line in. I widzisz, i to już nie ma tego złącza typu DIN. Czyli tu już normalnie przewody, dwa jacki mono, plus licznik, stary, tak, i to już jest taki nowszy magnetofon. Także jest idealny. Idealny do ZX Spectrum jest ten Grundig, ale tego kupiłem z sentymentu, no bo taki miałem na początku. No i też działa. Przerobiony, i on też, znaczy wiesz co, też kupiłem paski do niego, także wiesz, mam, kurde, wszystko mam do niego, to będzie mój, nie mam czasu. Cieszę się, że to się udało ogarnąć. No i nawet tak, mówię, czasowo spodziewałem się, że więcej, to jest niecałe 2 minuty. Niecałe 2 minuty na dyskietkę, jeszcze mamy te doskopi plus, czyli to jest tą poprawą błędów, nie, czy tamtą z weryfikacją. Tak. W ogóle w tym mam nadzieję, że ten odcinek opublikuję po odcinku z Goteka, bo ja sobie tego Goteka już zrobiłem, czyli on już tu działa. Jeszcze była kwestia tej stacji, ale to widzisz, dzisiaj mieliśmy nagrywać dyskietki i wyszło w praniu, że kurde, ta stacja dyskietek i ta, co no, była zamontowana, ale, jednak nie bardzo działa, nie? Ale dzięki twojej wiedzy, ogarnęliśmy to szybko. A mojej wiedzy to tam prosta sprawa, podmieniliśmy, dobrze była Amiga, podmieniliśmy i stary, no idzie od strzału, wszystko. Potrafi szybko działać, bardzo logicznie, no nie musimy dziękować za to, bo ja jako stwierdzam fakty. Jestem skromny, tak, ale cieszę się, słuchaj, cieszę się, że to działa, że jednak będzie to zabawne do tego. Jesteś ogarniaczny, kurwiacz napierdolaty. Jesteś taki, no to tam wiesz. Cieszę się, bardzo mi miło, choć jest wielu większych ogarniaczek, na przykład tu kolega, który stworzył Tonego, kolega, który tam... A ja zawsze, podziwiam programistów, to są dla mnie takie osoby bardzo wyjątkowe. Jak kiedyś próbowano mnie nauczyć kodowania, się tego totalnie nie nadaje. Bo ja miałem problemy też z przedmiotami ścisłymi, matematyka i tak dalej. To było zawsze dla mnie... Wiesz, a tam podstawy często to jest tak, że tam teraz jak uczą też programowania, to mówią, że nawet jak ktoś miał problemy z matmą, chodzi o samo logiczne myślenie. Ja na przykład teraz się uczę, miałem ogromną frajdę na Commodorku, tam wiesz, pobawić się sprite'ami, zrobić kolizję, obsługę joysticka i robiłem nawet takie odcinki tam, wiesz, marzenie o własnej grze. No i chcę to kontynuować, bo nawet kupiłem sobie książkę
z kodami źródłowymi w Basicu takich prostych gier, wiesz, to zawsze jest jakaś szkoła, no bo oczywiście. Przynajmniej wiesz jak ten silnik, gdzie jak te algorytmy, jak to... kilka książek, nie? Mam, stary, to wiesz co, to już mam, a to jest taka najważniejsza książka do ZX Spectrum, którą dostałem i tam też są kody źródłowe, wiesz, jakichś tam programów w Basicu, żeby pisać na ZX Spectrum, nie? No, a to w redakcji jest paru takich wymiataczy, nie? Kurde, koderów. Maciek, no. Tomków. Leon też bawi się w kodowaniu. Też się bawi w kodowaniu. Miał więcej czasu. Pozdrawiamy programistów, w ogóle całą redakcję Komody pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tutaj dzisiaj takie luźne gadki przy X-Copy. Powiem ci szczerze, jak ja zobaczyłem ten ekran X-Copy, no to wspomnienia wróciły. A jak jeszcze tam, bo miałem od Matiego, Mati dzięki wielkie, taki tutorial, wiesz, żeby tu nie pobłądzić za bardzo, no bo stary, ja nigdy nie kopiowałem, ja nie miałem zewnętrznej stacji. Wiesz jak się kopiowało? Po prostu tu była tylko jedna stacja dysków podświetlona, ta jedna żaróweczka, wkładało się dyskietkę, ona dojechała do pewnego momentu, do pamięci, wkładało się drugą, na nią nagrywał, potem jeszcze tą pierwszą dograć i tą drugą, także to trwało dłużej, a tutaj wiesz, i to, bo do RAMu to kopiowałeś, nie? No. No i wiesz, i to naprawdę jedną dyskietkę byśmy się męczyli. Też taką opcję tutaj przewidywałem, jakby się wszystko spierdzieliło, żeby tak kopiować, ale stary, ogarnąłem tego Goteka, no i zobacz, że tutaj wybrałem z device, jest nie RAM, tylko dysk, i normalnie mi kopiuje ze stacji na stację. Ja nigdy nie miałem dodatkowej stacji, kurde. Czasowo jest. Zobacz, czasowo, minuta 40, my mamy, kurde, dyskietkę. X-Copy ostatnio, co ja miałem do czynienia, widziałem to u Roberta skanera. Tak, ostatnio. Pozdrawiamy. Widziałem właśnie wasz odcinek, kurde, jak żeście przeglądali. No fajnie. A wiecie, zapomnieliście, bo mówiliście o tematycznych numerach. Dzisiaj biegałem i sobie go oglądałem. Mówię sobie, pooglądam i zapomnieliście, bo mówicie, że tam były tematyczne. Że będzie teraz kulinarna. Tak, później skaner tam wspomniał, że bardzo by chciał piłkę nożną, nie? Tak. Ja mam nawet od skanera kasetę kopana 11, wiesz, także ja wiem, że skaner jest fajny. Składanka. Składanka to jest zajebisty pomysł. Ale zapomnieliście o numerze tematycznym, mówiliście, że było militaria, teraz wiadomo, że były wyścigówki, teraz będzie kulinaria, ale zapomnieliście, że przecież był kosmiczny. A już chciałem pisać komentarz. A jeszcze na składankę robili przecież z Robertem. No, zajebiste tytuły tam były, nie? I ja mówię, hopcy, nie znocie się, nie? Ja mówię, jeszcze była składanka Space, tam Shooters, nie? Te wszystkie, kurwa, zajebiste. Ten numer to był najbardziej w moim klimacie. Ja może od razu pokażę, bo tutaj od Konka dosyć, kurde, świeżutki numer. Ja się bałem, że mi tak nie podejdą wyścigówy, ale powiem ci, to mi się podobało, że tam była też gra dla mnie, że jeździsz i strzelasz. A myślisz o Breakthrough, tak? O Breakthrough, no i ta druga też, przecież to opisywałem, Dead Race, który tam jest... I słyszałeś, że ten Dead Race w ogóle to jest ciekawostka, że to jest silnik PC, że to jest silnik tak jakby przeportowany na Amiga, on korzysta z tych plików PC-towych, czyli to jest... Czytałem dokładnie. I ja go niestety musiałem odpalić na emulatorze, ale ten emulator, tam jest emulacja chyba tej karty Turbo, procesora 40040, czyli tam ten 86040, 40 MHz, to jest masakra, nie? Żeby to pociągnęło, no ale gra wygląda zajebiście, nie? O stary, Metal Coder. Lessie Orni. Tak. Kurde, maluje się jak ten, jak black metalowy, kurde, jak Immortal, kuźwa, jak norweskie kapele, tam wiesz, skandy. Zajebiste, kurde. I powiem ci, że. I jak przeczytałem te wyścigi, w ogóle szacun dla tego gościa, który stworzył jak on się nazywa? Kod źródłowy do tego Virtual GP. Ten gostek? Tak. Stworzył ten kod, to chyba na Amigę, nie? Że to jest Virtual GP, dokładnie. I jeszcze jedna była gra. Tego gościa, dokładnie. Ja czytałem właśnie te felietony. To jest gość z Japonii, nie? To jest ten Outrun zrobił. No. I on nawet, tu jest napisane, że on jak, żeby oddać realizm, żeby jak najbardziej wiernie zakodować tą grę, no to on gdzieś wypożyczył sobie takie auto, jak tu jest, i gdzieś jeździł po trasach. Ale dobre. I stary, dokładnie, że wtedy naturalne odzwierciedlenie tego, nawet jak się ten samochód zachowywał, nie? Bo on sobie wypożyczył tam. Tu jest co? To jest Ferrari? Czy sorry, ja na autach się nie znam, ale... No i czekaj, co tu było za auto? No nieważne, no ale se tam coś wypożyczył, także... Jaguar, nie? Do kolejnych... Nie, to jest jakiś... Dobra. Nieważne, wypożyczył sobie jakąś fajną, szybką brykę. Przeczytasz, to się dowiem. Przeczytam, to się dowiem. No i ci powiem, i zawsze mnie tu interesowały te wszystkie... O, tu jest Breakthrough. Powiem ci, bardzo fajna ta konwersja jest, ten LCD Battle. Mhm. Fajna konwersja. No i tak ci mówię, ten, no,
jak się nazywa ta napierdzielanka, te szczelanie. Dead Rally tak. Jest zajebiste, naprawdę. A jeszcze było takie ze strzelaniem, to było chyba Led Storm chyba jeszcze było. To było na Commodorka też było. To nie, o tu mamy nocne granie. Tak. Widzisz. Flappy Bird też znam. To naprawdę z tych gier, kurde, to jest coś pięknego, powiem ci, coś pięknego. Slick na Commodore z Codemasters. Tutaj. O, fajne, wyścigowy. A zobacz sobie jeszcze tutaj, bo to o, to jest to. O, ja pierdzielę, z Codemasters. I to jest na Commodore normalnie, czy? Tak, a nie grałeś Slicka? Co ty, ja z na Commodore nie miałem, wiesz, ja Commodorka nie miałem. No wiesz, ja teraz wszystko nadrabiam, stary, także się dowiaduję od ciebie, od kolegów. To sobie pogramy kiedyś, także spotkamy. Jasne, to wiesz, to musimy kiedyś się spotkać, pograć. Brilliant Witch Chronicles 2, nie? To była ta druga część tak, to ta babka napisała, nie? Tak. Dokładnie. Czyli to jest taki jakby RPG, nie? Znaczy taka... Tak. No taka gra RPG z widokiem z góry, nie? Widzę Yeti Mountain. Jak tam panie Komek? Leci te cały czas. Przegrywanie. Cały czas, proszę pana, idealnie. Ja tam słyszałem, bo gadaliście tam ze skanerem o tych, o tym cover CD, bo tutaj widzę, to jest fajnie pokazane. Czyli co? Czyli teraz będzie ten Tony, nie? Jeśli chodzi, tak, nie, czyli może tak wydania gier, o. Aha. Czyli Tony, potem mamy AmiHero, tak? AmiHero jeszcze, tak. Global to mamy też, może sprostrujmy. Właśnie, usiądę, bo zaś mnie obcięło. No. Tony, wersja na Commodore 64, no. Tak. Kadrycz i dyskietka. Czyli kadrycz i dyskietka, tak. Czyli 5¼ cala na Commodorka, tak. A nie, kaseta nie. Kaseta nie. Okej, dobra. Wersja na Amiga Tony, dyskietka właśnie. No właśnie, dyskietka pierwsza, dyskietka druga, tutaj ADF uleci. Czyli pół cala, dokładnie. No i potem mamy, a Global to jest CD-ROM. To właśnie tutaj mam, widzę właśnie. Amigę, tylko, tak. Że Tony to jest stworzona przez naszych kolegów tutaj z redakcji, tak? Gra dobrze mówię? Tak. AmiHero. Wersja na Atari jest wydana będzie z kolei przez Retronic. Przez Retronic będzie wersja na Atari. A my wydajemy wersję na Amigę i na Commodore. Dobra, ale to jest jakby, powiedzmy, nasza gra tutaj, z naszego podwórka, AmiHero tak samo, nie? Tak. Tony na Amigę, no. I AmiHero to jest dzieło od Pawła, tak? I kolegów. Który tak, nam powiedział dzisiaj, że tu muszę mieć Amigę, jest mega Cibramu, czyli oczywiście tu mam tą modyfikację, to jest dużo do opowiadania, ale wiemy, czemu akurat tu ona nie startowała, nie? Tak. No, okej, okay, dobra, my tam lecimy dalej. Tak, dokładnie, a wracając jeszcze właśnie do tego tematu przewodniego, o czym rozmawiałem ze skanerem, to też mnie bardzo korci właśnie, żeby taki temat wrzucić. Piłka nożna. Świetnie. A myślałem się, żeby dodać może koszykówka, może tak umieć zrobić. O, sportowe właśnie. Takie bardziej. Tak, nie było sportowe. No, dobra, tu wyścigi też można powiedzieć, że sportowe, ale też, bardziej też, pod kątem też. Piłka. Tak. Piłka właśnie, no. Siatkówka, koszykówka. Super. Piłka nożna będzie the best, będzie najważniejsza, no bo tych gier było najwięcej. Bardzo dużo gier było, rzeczywiście. I mimo najwięcej emocji, tak. Jak nas wspomniałem. To jest dobry pomysł, Robert, podsunął. Tam właśnie już będę na ten temat rozmawiał z redakcją, żeby taki temacik zarezerwować, a wiem, że w redakcji jest sporo fanów piłki nożnej, piłki nożnej, koszykówki, tak? też. No, okej, może jakieś nie, ale to fajnie, bo tu już tak uchyliliśmy rąbka tajemnicy, co może pojawić się w kolejnych numerach, bo teraz będzie ten o gotowaniu, nie? No to tak. Też takie piwne można dać, nie? Jakiś tam taper, bo tam no właśnie, tak. Ja się na gotowanie, ale tam piwo lubię lać, nie? I pić, ja lubię pić przede wszystkim piwo, bez przesady, ale nie powiem, że nie lubię. Także to nie widziałem cię nigdy zataczającego się. Nie, bo już się nie zataczę, powiem ci, to już przeszłość, nie chciałbyś mnie widzieć, ale powiem ci. Czyli co? Czyli będzie takie kulinaria z tych gier, to co te na przykład była taka gra, ja nawet mam na Evercade, to jest jakaś z arcade'owa, co łazisz i ten hamburger spada. Mister Hamburger chyba. Chyba tak. No tam burger jest, coś tam, bułka spada, mięso. To, tak, ale czy to ten temat prowadził już Piotrek, który w zasadzie się takimi rzeczami zajmuje. On się zajmuje z pasją na tym gotowaniu. Słyszałem, nie wiedziałem nawet, że tam nawet wydał książkę na ten temat, kryzysowa książka kucharska i on...
dużo podróżuje i zachwyca się kuchnią z różnych zakątków, tak, z różnych rejonów. On tam zawsze coś musi wynaleźć, spróbować, potem też przyrządzić po swojemu i tak dalej, więc on ma sporą wiedzę i on też ma nawet, temat jest taki bardzo niekonwencjonalny i jak Piotrek to zaproponował, no, to chłopaki mówią, kurczę, no ale co można na ten temat napisać? A Piotrek tak, bach, różne ciekawe tematy, nawet wykorzystanie Commodore w kuchni i w AGD, tam takie rzeczy, takie rzeczy, no ale no dobra, nie takie rzeczy, okay. Tylko może Piotr. No, na pewno nie jako deska do krojenia kuźwa, nie na pewno nie. To wiesz. Ja sam jestem ciekaw, co on tam wymyśli. Wykorzystanie zasilacza do podgrzania jedzenia. Ale myślę, że będzie to bardzo ciekawe, no bo Piotr też przede wszystkim pisze świetne teksty, jakby nie było, tak? Także on to ma. On to ma we krwi. Nie, no to czekam. To też ciekawe. To naprawdę ciekawe. A teraz się zagadałem i coś zrobiłem, ale nie wiem, co. Którąś dyskietkę włożyłem. Teraz chyba nagraną włożyłem. Nagraną włożyłeś, na pewno. Na pewno. Daj ją na bok do weryfikacji. Sprawdzimy sobie ją. Ona nie jest zepsuta, ale damy ją na bok. Wśród dyskietek na razie jeden BC. Ale wiesz co, ale tutaj na pewno ktoś potem na filmiku będziemy widzieli. Zobaczymy na filmiku, którą włożyłeś. Myślę, że chyba ta pierwsza. A powiedz mi jeszcze właśnie o tej, bo tu już leci. Mhm. Bo dobra, to jest do tego numeru 25 jest Glabble. Tak. I tu są jeszcze jakieś inne gry, nie? I to jest cover CD Amigowy, nie? Amiga CD. To może do końca, jak to nie jest. Znaczy, to nie jest może tak do końca cover CD, bo to nie jest tak jakby stricte przykład. To nie jest cover CD, bo to jest. No, tak poniekąd można powiedzieć, ale to jest tak bardziej jako osobna składanka. W sumie to jest wydana gra, bo to jest główna gra, to jest to jest gra stworzona przez, ty mi opowiadałeś, przez kolegów z Francji? Tak, dokładnie. Tak? Boże, jak ta grupa się nazywa? Zapomniałem teraz. Z głowy mi wyleciało. Spoko, to tam wiesz, to jest akurat. Się dowiemy. Ale bardzo taka fajna, prosta nazwa. Tu widzę, w środku jest nawet wkładka. Drodzy gracze, oddajemy w ręce pierwszą składankę gier na Amigę na płycie CD. Głównym tytułem jest gra Glabble, wciągająca gra logiczna, inspirowana Jelly No Puzzle. Tak. Oprócz tego na płycie znajdziecie ciekawe i mało Oxygen, znane... grupa Oxygen. Się nazywa. No tak, to kojarzę, Oxygen, no. Tak. Teraz właśnie, już mi się przypomniało. Kilka ciekawych, mało znanych gier zręcznościowych, które umilą wam czas spędzony przed komputerami. Zapraszamy do grania. Dear Gamers, represent you the first K&A plus compilation of Amiga games on CD. Dobra. Samo tylko w języku. Płyta CD jest butowalna. Minimalne wymagania. O, tu masz requirements. Amiga 68K, czyli to jest 68K. Napęd CD-ROM lub inny. Kurde, zalecany HDD CD-ROM. Dobra, ja Workbench w jakiejś tam wersji. Ja sobie. Ogarniesz mnie. Stary, nie mam CD, ja muszę sobie coś. Ale pewnie znowu jest jakiś mod. Jak ja teraz tak się trochę, wiesz, wracam do takiego, bo strasznie kręci mnie takie dubanie, bo na przykład wiesz, teraz robiłem trochę tych przeglądów, nie? Tych pism i mega mnie to kręci, to są fajne wspomnienia, ale wiesz. Leżał mi ten gotyk. I ja to co tam na filmie właśnie z instalacji z modyfikacji tego goteka. No to opowiadałem, że wiesz, jak ja w te gry grałem, to ja poszedłem na łatwiznę. Wyciągnąłem tą stację, ten środek z tego goteka wcisnąłem tutaj i śrubokrętem przez tą szparę tutaj, bo nie chciałem na stałe go montować, bo jak na stałe montujesz goteka w Amidze, no to musisz wycinać te otwory, tam tą szczelinę poszerzać. Ja chcę, żeby było tak oryginalnie, jak ta Amiga wyszła z fabryki, a goteka użyć jako zewnętrznej stacji. Dlatego musiałem sobie kupić takie zewnętrzne obudowę, podpinam ją jako DF1, do tego musiałem kupić boot selektora, bo ona standardowo startuje z DF0, żeby ona startowała z DF1. I znowu mnie to cieszyło, że jeszcze lutować musiałem, bo tam niektórych jumperów nie było. Tu odwrotnie wyświetlacz podłączyłem, bo prawie go zjarałem. Także, wiesz, ale ogarnęliśmy. No ale dzisiaj, słuchajcie, już miało być z górki. No to dzisiaj kolejne problemy, nie? Kuźwa, nagrywamy pierwsza dyskietka w losowych miejscach bez sektory, nie? No raczej to nie mogło tak być, że to dyskietka... Jestem pod wrażeniem, bo ja wciąż myślałem, że to jest wina stacji dysków, a to jednak wystarczyło, że przełożyłeś z jednej Amigi do drugiej. Tak, no i powiedział, no wina stacji dysków, dokładnie. Ja na przykład mówię dyskietek, nie? Bo ja na tej starej stacji też nagrałem parę dyskietek, tak jak już powiedziałem, tylko że parę razy musiałem na przykład dwa razy na jedną dyskietkę nagrać. No. Czasami on tam poprawił, czasami nie poprawił tych błędów i to tak na słowo honoru. Nie wiesz, czy to będzie działać, nie? A tu z weryfikacją idzie jak burza, tak, nie? Burza, tak. No, także
ci powiem, że to jest to, no i fajnie, kurde, kolejna gazeta, zajebista. Dead Rail, co? A ty już tam wiesz zawsze, jak to wygląda wcześniej, bo ty robisz też korektę PDF. O właśnie, robię korektę PDF, tak. Także dzięki za możliwość, ja zawsze czytam, ja zawsze miałem taki, nie wiem, czy to darem można nazwać, że kurde, kupiłem książkę i na dzień dobry, jak otworzyłem pierwszą stronę, już widzę jakiś błąd. Ale panie, cieszę się, że zmobilizowaliśmy się do pisania, bo ty nie byłeś tak pewnie na początku. No nie. Pamiętam, że napisałeś próbnie jakieś recenzje, nie, i chłopaki, kurczę, bieremy go, on fajnie pisze. Dzięki, nie no, lubię pisać, powiem ci, bardzo lubię pisać, to jest naprawdę, daje mi to sporo frajdy. Często... Rzuciłem to wtedy chyba na forum lekcyjne. No dzięki za akceptację, zaakceptowało mnie grono te pedagogiczne. Mogę pisać, dobrze, nadaje się. Dobra, jeszcze tam wciepniemy. Ale nie, fajnie, bo w tym... Ale to wiesz co, no ja tutaj napisałem, już nie będziemy tego powielali, ale zobaczcie, tu jest mój wspólny wstępniak, nie? Wspólny wstępniak i jest, dwie moje recenzje, także bardzo się cieszę, że trochę tu miałem swojego wkładu, ale powiem ci, Komek, naprawdę szacun, tak? Tak mi się podoba w ogóle format i jak to wydanie wygląda, naprawdę świetna, to jest świetna robota. I strasznie mi się podobają te grafiki w tle, wiesz, jak to jest takie, jak takie stare gazety, czasami się zastanawiam, co w tym jest takiego, że to tak przyciąga, nie? Że... A to te wycinanie, to Paweł, pseudonim Monka, on właśnie się bawi w te wszystkie wycinki, w tą grafiką, Tomek Razor też, Tomek Razor właśnie opisał, Tomek też tak lubi, też robi takie fajne wycinki graficzne. Wycinki widzę, tu na przykład wycinki z składanki Waldiko, tak. Były wyścigi Formuły 1, no i zobacz, ile tych gier Tomek było, właśnie, nie? Właśnie też się jarę tymi składankami. No. Tutaj także... Świetne, to jest... Każdy z chłopaków z całej trójki ze Skały z publikacji ma inny styl, ale dzięki temu właśnie pismo jest takie różnorodne. Nie? Różnorodne, no, dokładnie, że tam każdy, ale ja już poznaję, kto tam pisze, w jaki sposób, wiesz, kto ma jakie pióro, nie? Bo to tak... I właśnie i chłopaki ze składu, albo redaktorzy właśnie też tak mówią, że każdy ma inny styl pisania. Jedni piszą bardziej oficjalnie, poważnie, inni piszą bardziej jajcarsko, inni bardziej jeszcze lirycznie, jak ja tak to mówię, no i to każdy ma taki w sobie właśnie fajny styl i wychodzi z tego... Jaka bardzo jedna ciekawa treść, jakby nie było. No dokładnie, jest bardzo ciekawa i przede wszystkim te technikalia, na przykład język assemblera 6502 na Commodorka, nie? Ale tu jest kto? Maciek. Tak. Maciek pomagał nam dzisiaj, dzięki wielkie, kurs programu. Dzisiaj, żeśmy 1000 telefonów wykonali do przyjaciół, bo na początku Komek był załamany. Przyjechał z pudłem 1000 dyskietek. I na pierwszy się wszystko rozjechało, nie, jak ona nie działa. Potem druga się normalnie dobrze nagrała, nie? Druga się dobrze nagrała, trzecia już nie, a potem podmiana stacji, bo ta stacja druga też nie wystartowała w tej starej jamdze. Tak. Także ona oczywiście, ja już widziałem tylko oczy Komka, mówię, nie, no może nie zdradzam, jeszcze miałem jakieś asy w rękawie, mówię, jeszcze tak, a może tak jeszcze pokombinuję, a może tu. Komek zobaczył, otwórz Amiga 600, otwieram Amiga 600, tam stacja rozkręcona i taśmy sygnałowej nie ma. Wiesz co, bo on czasami, czasami weź go, wyjmij jeszcze raz włóż. Czasami ten czujnik nie wykrywa, że jest dyskietka włożona. Jak tak chrupło, to teraz powinno pójść. Tak. Nie chrupło. O! Słuchajcie, czyżbym wykrakał coś? Nie, dyskietka, patrz. Magic Hands. Dobra. Czekaj. Dupa, ale Magic Hands. Nie, czekaj. To jest Magic Disk. Dawaj następną, czekaj. Nie. Nie? Już idzie, spoko. Tak? Musi tak wciągnąć. Dobra. Jak nie zrobi tego, no to widzisz, to zawsze są takie, dźwięki, odgłosy, które stare mi zostają, tak samo jak chrupanie stacji dysków. Ja na przykład wiem, że DF0 nie chodzi. Jak myśmy włączyli Amigę, był ten gotek podłączony, tam są jakieś zworki, ona też nie chciała mi się w tym boot selektorze przełączyć na ten DF0. Nie, ja mówię, nie słyszę tego... Tak, no wiesz, no, to może brzydko brzmi, ale nie słyszałem tego chrupnięcia, nie? A teraz nie słyszałem tego wciągnięcia. Ale a propos pisania, jeszcze ci podam jedną rzecz. Powiem ci jedną rzecz, bo pisanie mnie mega kręci. A z tego powodu, bo na przykład, słuchaj, nagrywając filmiki, czasami, wiesz, ja sobie też próbuję jakieś na kartce napisać takie główne wątki, które chcę powiedzieć, ale często jest tak, że które się to chaotyczne robi, a na przykład przy tutorialach jak gotek, ja nagrałem ten filmik, to chciałbym, żeby jednak ktoś, kto ogląda ten tutorial, mógł podążać tymi moimi tam wskazówkami i zrobić to tak samo, nie? Ale 100 razy lepiej to zrobi, jak to przeczyta.
jak on se zobaczy, na przykład dla tego tutoriala, jak ja biorę jakieś, to wiesz, źle mi się przewija filmik i szukanie, a teraz zrobił to, teraz tu wlazł, teraz tam. Lubię, jak to jest napisane, że równolegle do tego ja zrobię też taki tutorial pisany, że po prostu, wiesz, wiem, wejdź do tego folderu, teraz musisz sfleszować, to stąd ściągnij oprogramowanie, podłącz tu, piny, wiesz, a tak skakanie po filmie, dlatego ja uważam, że do pisanego artykułu człowiek jest w stanie, dużo lepiej się przygotujesz i wtedy skompensujesz te myśli, które chcesz przelać, i jakoś tak lepiej jest, wiesz, jest to wszystko bardziej poukładane. A filmiki, jak to filmiki? No tu jakieś jajca, tam jajca, dokładnie, tu... Dokładnie, tu jest... Tu chaos, kuźwa, wiesz, to, tu jest coś spierdzieli, nie? Ale patrz, o! Stary, idzie. Twoje magiczne dłonie zadziałało. To teraz ja, teraz moje magiczne dłonie. Którą my już nagrywamy tą dyskietkę? O, już, panie, czwarty karton. Czwartyka, czyli 30 któraś dyskietka. Mhm. To jest pierwsza dyskietka z Tony'ego. Tak. Czy jeszcze druga, nie? Tak. Kuźwa, oby się to chłopie sprzedawało tak, nie? Ja tam przyjadę i kurde, zaraz będę naganiał. Powiem, że to na tej Amidze było nagrywane, ile myśmy tutaj, kurde, łez i potu wylali i krwi, kurde, ile tak. To poleciało do tego kompa, żeby to zaczęło działać. Fajnie, że tutaj sygnalizuje jakikolwiek błąd. No nic, no teraz od paru dyskiet, kurde, bo tylko na tej jednej był, nie? Tak. Bo chyba nie spotkaliśmy na żadnej innej, nie? Tak. A Amiga przeleżała 30 lat gdzieś, ta stara Amiga, bo tak. O tym jeszcze opowiem. I myśmy ją wytargali, to jak dmuchnąłem, to kuźwa dostałem kurzem w pysk, nie? I praktycznie od razu się to zaczęło. Jakaś tarantule tam wyleciały. Tarantule wyleciały, jakieś stare muchy, komary i jedzie, nagrywa bez problemu. Dlatego Chinon. Ja wcześniej szukałem tych stacji, one, powiem ci, chodzą po 150 zeta na Allegro, tylko to też nie wiesz, w jakim stanie kupisz. Ja ją kiedyś rozkręcałem i czyściłem, ale widocznie to mało dało, bo dalej, nie wiem, może ta głowica już jest rozregulowana, już jest rozkalibrowana, że raz tam trafi w ten sektor, raz tam nagra, nie wiem, nie znam się aż tak na tym, żeby móc wejść w tą Amigę, ale jakby coś, to gotek jest, ale to ja zawsze, wiesz czemu ja to też zrobiłem, to mnie tak zmotywował nasz kolega z Warszawy, Przemasor. No, pozdrowienia Przemasora, bo Przemasor mnie tak, w sumie on mówi, że on se nagrywa dyskietki z goteka, nie? On mi wtedy poradził, jakiego goteka kupić, z jakim firmwarem. No i ja wtedy, wiesz, kupiłem z tym Cortexem, tylko ten Cortex jest nierozwijany, on się zestarzał, musiałem to sfleszować na tego flash floppy, ale Przemasor, dzięki za taki impuls do działania, bo on powiedział, tak, że też taki nagrywa z ADF-a, z dyski, normalnie ze stacji, z tego, z goteka na dyskietki. Tak, Przemek, to tam jest, no. Słuchaj, już dzwonią zamówieniami, stary. Pakuj to do kartonów te gry. Muszę sobie starty szybko. Pyk. No takie, że jedziemy teraz... Wszystko się spierdzieliło, nic nie działa w ogóle. Popaliły się dwie Amigi, kuźwa. Stacja nie działa. Jestem dwa koła w plecy. Nie, dlatego nagrywamy czwarty kartonik, nagrywamy. Bo tonę na Amigę potrzebuje tak. Pół megabajta chipu i dodatkowy 1 megabajt dowolnej pamięci. Dokładnie, dokładnie tak, już z Pawłem tam rozmawialiśmy, także ja mam w tej drugiej Amidze, mam ten przełącznik i to jest normalna sprawa, że on tam po prostu się nie tyle wiesza, co dalej nie ładuje po tym ekranie z trainerem, wiesz, także... To prawdopodobnie, że jednak się uda nagrywać. Uda się, wszystko pod kontrolą, stary, no idą jak burza te dyskietki. No czwarty komu karton nagrywamy. Jedna dyskietka... Na jednej dyskietce na ostatnim oczku był jeden bed sektor. Ja tych dyskietek nie zapomni do Warszawy. Tak? A to ja mówię, przypilnuję, żeby wziął plecak ze sobą, wiesz, no. Ja idę po Zuzie na balet, a ty tu, stary, no kopi, łopie, w tym kopirumie. Ale jeszcze z młodym trzeba iść na rower. Z młodym trzeba iść na rower, także są... Pójdziemy, zrobimy sobie przerwę, może jakąś kawę walniemy, ty. Też nie chcesz czasu. Stary, dzisiaj mam czas dla ciebie, nie ma sprawy, żeśmy się umówili, także tutaj, wiesz, ale pójdę potem Zuzie za chwilę, może autem się karnę, a my sobie jeszcze kawkę może wypijemy, no i tyle, także dzięki, Komek, kurde, myśmy się też już jakiś czas nie widzieli, dzięki za tą, wiesz, nową, Komek zawsze mi przywozi kolejny numer Komody i Amigi Plus, no ja... Bo jesteś redaktorem, no to musisz mieć, to jest normalne, kurde, tak powiem ci, głupio mi tak, które nie wiem, się tak, no... Jestem dumny z tego, że mogę być tym redaktorem, wiesz, że jestem tam naprawdę, że mogę pisać, że mogę tu włożyć coś od siebie do tego pisma, no i mam nadzieję, że... Ja też się wiele nauczyłem, bo jak zaczynałem pisać, to jeszcze na samym początku, jak robiłem tego zina, Komoda, no to wtedy jeszcze świętej pamięci Ramos mi dużo pomógł. No i on tak samo też jakoś tak mnie zmotywował do tego, żeby to tworzyć i też tam mi
wytłumaczył, bo on sporo tekstów pisał, książkę. Szkoda tego Ramosa, naprawdę. I też, też tam właśnie też mi wytłumaczył troszkę zasady pisania, troszkę tak, jakoś tak to summa summarum zacząłem się w to zagłębiać i potem te teksty były już coraz lepsze, bardziej rozbudowane, no i tak już teraz ja się, ty szacun też tak, ty tam bardzo dużo piszesz i ja uwielbiam mamy też dobrych korektorów, bo moje teksty są też, ja się tam nie obrażam o to, bo moje teksty ale ja tak samo, jak ja coś tam jest niestylistycznie, to po to jest korektor, na przykład ja też mam fajnie, bo, znaczy może to odziedziczyłem po ciotce, bo moja ciotka pisze, ona książkę wydała, Wichajster do Gotki, tam pisze też o historii Śląska, o tutaj znanych jakichś postaciach gdzieś tam ze Śląska, nie? I naprawdę powiem ci, że kiedyś też jakieś tam moje teksty czytała i gada, że fajnie mi to wychodzi, także no ja się bardzo z tego cieszę, jestem redaktorem, piszę i jestem też korektorem, no także... Dokładnie. Gdyby mnie wtedy Ramos nie zmotywował, to nie wiem, czy by w ogóle to czasopismo teraz powstało. Bo ja wtedy właśnie Komodę wypuściłem, pierwszy Zina i on właśnie... właśnie mnie zmotywowało, żeby zrobić drugi numer i potem powstał trzeci, potem mi zaczął pomagać, potem się zaczęła powoli tworzyć redakcja. Tak. Aha, czy to od tego zina się w sumie zaczęło, tak, nie? Że najpierw był ten zin, który ty mi kiedyś pokazywałeś. A ja wtedy bo Ramos wtedy prowadził Commodore i Megafan stronę internetową i wtedy mieli też takiego zina CNA Fan w formacie PDF. Internetowego, w PDF, w elektronicznym formacie. No i tak się to zaczęło. Ale ty najpierw zacząłeś normalnie, bo widziałem tam na kartkach, czy to w szkole pisałeś na kartkach? A potem tego zina starego, ten Commodore na Amiga, to już robiłeś na papierze, ale to jak wydawałeś? Po kolei. Pierwsze co było? Commodore i Amiga Fan od Ramosa. W wersji cyfrowej. Tak. Ty miałeś Commodore. Commodore w wersji cyfrowej. Dobra. Połączyliśmy się i powstało Commodore i Amiga Plus, tak? I od pierwszego do piątego numeru KNA Plus było tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej. Od szóstego już było... Dobra, to rozumiem. Nie, bo ja zrozumiałem, że to było jeszcze coś innego, a ten Commodore and Amiga Fan, że było od szóstego... Czyli te stare pisma były zawsze w wersji cyfrowej, to były ziny. Tak. A to było od szóstego numeru Commodore and Amiga Plus już wyszło jako wydanie papierowe. Pięknie. No. Dobra, ja lecę po Zuzie, a ty tu działaj z maszyną, także widzimy się za chwilę. Ja już lecę dalej, ciach. Tak? Będziemy na giełdzie w niedzielę. 200 dyskietek. No, postaramy się, tu kopiujemy. 2000 dyskietek, kurde, no wiemy, no wszystkie nowości na Amigę, gry, programy, znaczy gry użytki, co dla ciebie. Wszystko, tak, będziemy. Tak. Stanowisko Beldona tam zaraz za wejściem po lewej stronie. Tam kumpel będzie stał albo ja będę stał. Tam będziemy się wymieniać, nie? Zgadza się. No, także tak, wszystko będziemy mieli. Z trainerami wszystkie gry. Wszystkie spiracone, wszystkie. Co do jednej, wszystkie spiracone, tak, wszystkie będą działać. No. Na podstawowej Amidze, tak. Do zobaczenia. No, także musimy jechać z tym kopiowaniem, także Komek, fajnie, że to idzie, teraz co, druga dyskietka leci, Tanego, tak, no. Tak. A my musimy wrócić kiedyś Commodore Amiga Fan, pierwszego zina, twój był Commoda, tak, zin, a potem od szóstego numeru, jakżeście tą fuzję zrobili, tak. Commoda and Amiga Plus, od szóstego już był drukowany. Ty robiłeś sam pierwszą twoją Commodę, czy nie? Czy mówisz, ktoś cię tam wspierał z obecnej redakcji? Pierwszy i drugi numer sam. Jak już był trzeci numer, to wtedy uformowała się redakcja. Ludzie zgłaszali się do mnie na maila, tak? Między innymi właśnie Łukasz, czyli Bobr Games obecnie, tak? Pozdrowienia Łukasz. No też chyba od... Łukasz chyba był od piątego numeru Commody, z tego co pamiętam. Albo od czwartego, nie, musiałem sprawdzić. Nie pamiętam teraz, no ale Łukasz jest z nami do tej pory, cały czas pisze fajne recenzje, fajne felietony. I jest super. I stworzył grę Przebudzenie Dagona, także fajnie. Także ze starej redakcji to tak wszystko się formowało, nie? Od tych podstaw, później ta fuzja, później drukowane wydania. I w takiej obecnie formie to mogą tutaj widzowie, fani retro dzisiaj oglądać, grać w te gry, także czytać, zajebiste, naprawdę. Także tyle z tych naszych takich starych pogadanek przy kopiowaniu na X-Copy. Robota czeka, także kopiuj tu, ja idę z młodym na rower, a ty chłopie siedź i kopiuj, bo giełda już w niedzielę, musimy być przygotowani, będziemy mieli listy, dyskietki,
No i wiecie, gdzie nas znaleźć, przy którym stoliku? Beldon, stara, właśnie, dom kultury Huty Beldon, tak zwany Atomek na Gliwickiej. Właśnie przeniesieliśmy się w drugą połowę lat 80. i tak jest. Pierwszą połowę lat 90. dobrze mówię? Tak, no, 90, a już słuchajcie, już mamy Amigi, także tak to wygląda. Dobra, dzwonek słychać, także to tyle, ty kopiuj, ja lecę i do zobaczenia, cześć!